więc ten ogień jest za niski. Musimy posprawdzać, żeby wszędzie był taki sam. Po piąte, Marka musi wejść trochę później, czyli ktoś, kto ma na uchu Marka, powinien Marka wypuścić, bo Marek nie wie, kiedy musi z ogniem wejść. Jest fortepian, są harpy. A to, co gram solo z rąką, jak jej nie słyszę, to się z nią mijam, no to nic ja nie poradzę na to. Walczymy z fortepianem. Walczymy z fortepianem, musimy to zrobić. Nie chcieliśmy przerywać, ale musi być zrobiony fortepian, bo inaczej to nie ma miejsca. Słuchajcie, fortepian, bo wieczorem jest koncert, a ja i tak mam wystarczający stres z tym związanego. Nie chciałabym mieć jeszcze dodatkowo spieszyć ciebie. Czy to się układa wszystko tak, jak trzeba, czy to wciąga, bo... No wiesz, tego nie jesteśmy w stanie stwierdzić do końca, bo to wieczorem będą inne warunki niż teraz. Natomiast, Lorku, a wy rozłożyliście tą suknię, jak ja weszłam? Dla ciebie. Sześć, pięć. I proszę cię o jedno. Daj się słuchać zawsze. Idę. Pamiętacie, że nie rzucasz tutaj lupa, przecież ja mówię. Byliście na próbie, prawda? Tutaj gracie, a drugi tu aż się skończy mówić. To proszę. Trzy. Proszę. Piosenka sanktuarium. Daj się słuchać zawsze. Piosenkę sanktuarium napisałam z miłości i szacunku do swoich rodziców. Opowiada o ich wielkiej miłości i odwadze, dzięki której ja i moje rodzeństwo jesteśmy na świecie. Kiedy stałymi stajemy się rodzicami, widzimy świat w innych barwach. Wtedy bardziej niż kiedykolwiek doceniamy to, jacy do nas byli. Widzimy, jakie są skarby, wsparciem, jak wiele dla nas poświęcili. Opiekowałam się moją mamą do końca jej dni. Weszła w spokoju w naszym domu, otoczona miłością dzieci i wokół. I to ostatnie lata jej życia, które walczyła z ciężką chorobą, zmieniły mnie jako człowieka. To była dla mnie ważna lekcja pokory i bezwarunkowej miłości. Dziś ten wyjątkowy dla mnie dzień, w rok moich 50 urodzin, chciałam zaśpiewać tę piosenkę właśnie dla mnie. Sanktuarium jest dla mnie jak modlitwa miłości. Kochajcie swoich rodziców, póki jeszcze jest na to czas. Póki możecie przychodzić w jego serce, spotkać się z nim, usiąść przy świątecznym stole, czy podjąć ciepłą dłoń. Sanktuarium. To Grześka, tak? A do tego Grześka. Słyszysz te życzenia? Lolis, jak to zrobić, żeby Grzesiek... Czy słyszysz te życzenia? Nie Grzesiek, bo to może Adaś. Kto ostatni składał życzenia? No to Adaś będzie odpalał. Kto ostatni składał życzenia? Pazura. To po pazurze zaczynasz grać. Jak on kończy, natychmiast grać. Dobra. Dobra, puść końcówkę. On nie widzi, on nie zapamięta. Trzeba, to jest, muzyk się musi skupić na graniu. My musimy muzyk wypuszczać ciebie, bo ty nie będziesz miał i słusznie głowy do tego. Słuchajcie, to jest za długo, to przebieranie trwa, to dłużej trwa niż na pierwszej próbie, no. To przebieranie. Wolę, tam jest 40 stopni. No, jak ja mam się ubrać w tym kombinezon? No, chciałabym to zrobić w 5 sekund, no, ale to jest... Co mam zrobić? Będzie dziura w transmisji. No, może być dziura, no, coś wymyślimy teraz. A poczekaj, możemy zrobić tak... bo to nie jest z klikiem, prawda? Od kiedy? A nie możecie przedłużyć tego chwilę? Polega, jeśli możemy dodać cztery takty? Róbmy, później przegadamy.